Sędzia meczu w piłkarskim Pucharze Portugalii między kobiecymi drużynami Benfiki i Sportingu Lizbona pokazała białą kartkę. Kobiece derby Lizbony, Benfiki ze Sportingiem w Pucharze Portugalii prowadziła Catarina Campos. W 44 minucie gry jeden z kibiców zasłabł. Pospieszyły do niego służby medyczne obu klubów, udzielając pomocy. Właśnie za to sędzia Campos pokazała lekarzom białą kartkę. Portugalska Federacja Piłkarska prowadziła białą kartkę w 2018 roku jako efekt programu promowania etyki w sporcie. Sędzia meczu może ją pokazać zawodnikom, trenerom, kibicom. Wszystkim, którzy w jakiś sposób wyróżnili się zachowaniem fair play na stadionie. Kartki w piłce nożnej pojawiły się nieoficjalnie na mundialu w Anglii w 1966 roku. System karania lub ostrzeganie piłkarzy został zaproponowany przez angielskiego sędziego piłkarskiego Kena Astona. Oficjalnie kartki weszły do użycia na kolejnych mistrzostwach w Meksyku 4 lata później. Pierwszą żółtą kartką został ukarany gruziński piłkarz Kahi Astani, reprezentujący ZSRR. Pierwszym, który otrzymał czerwoną kartkę, był Chiliczyk Carlos Caselli na mistrzostwach RFN w 1974 roku.